zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Kiedy mówimy seryjny morderca, niemal od razu mamy przed oczami Stany Zjednoczone lat 70. czy 80. I nie ma w tym niczego dziwnego. To właśnie na ten okres przypada wyjątkowa intensywność, jeśli chodzi o działalność takich zabójców. A do tego to właśnie ci z USA, mówiąc wprost, zyskali największy rozgłos. Ted Bundy, Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, syn Sama. To właśnie z takimi nazwiskami i pseudonimami utożsamiamy pojęcie seryjny morderca. Ale byłabym ignorantką, gdybym stwierdziła, że działali oni tylko albo głównie w Stanach Zjednoczonych. Takich psychopatów spotkać można na całym świecie. Opowiadałam wam już o zabójcach z Polski, Rosji czy Niemiec, ale tych okrutnych, pełnych wynaturzonych fantazji potworów można spotkać jeszcze dalej. Dziś zabiorę was w podróż do kraju, który raczej nie kojarzy się z krwawymi historiami rodem z powieści kryminalnych. Ale i takie się tam zdarzają, a jedna wyjątkowo mocno odbiła się echem na całym świecie. Wybierzcie się ze mną do Korei Południowej, by poznać bardzo niebezpiecznego psychopatę. To Yoo Young-chul, który przyznał się do zabicia 26 osób. Korea Południowa ma za sobą wiele etapów. Dziś kojarzy się z niezwykłym rozwojem, szybkim tempem życia, imponującą architekturą. Ale ma na koncie również sporo kryzysów, także finansowych. Tak było chociażby w 1997 roku, gdy po gwałtownym spadku kursu krajowej waluty w Tajlandii krach uderzył w inne państwa azjatyckie, między innymi właśnie w Koreę. Część mieszkańców poradziła sobie z problemami, ale część została w tyle wyścigu po lepsze życie. Ci, którym nie wyszło, czuli się skrzywdzeni, pominięci przez system zarządzany przez bogatych. To stało się z kolei pretekstem do krwawej zemsty, którą 24 września 2003 roku rozpoczął Yoo Young-chul. Tego dnia wybrał się na przejażdżkę po jednej z najbardziej zamożnych dzielnic Seulu. Spacerował między pięknymi, zadbanymi domami, na które zerkał z mieszanką złości i zazdrości. Nie zamierzał jednak napadać i kraść. Szukał ofiar, na których wyładowałby całą swoją frustrację. Był przekonany, że to właśnie przez tych lepiej usytuowanych Koreańczyków jego życie pełne było niepowodzeń, a także wieloletnich odsiadek w więzieniu. Tak trafił na osiedle Sinsa. Wybrał imponujący dom niedaleko kościoła. Od świata zewnętrznego budynek oddzielał mur. Nie miał żadnego systemu zabezpieczeń. Właściciele najpewniej czuli się bezpiecznie w bogatej dzielnicy pełnej wysoko postawionych obywateli. I to był błąd. W brutalnym świecie, w którym żyjemy, każdy powinien uczyć się przewidywać nawet to, co najgorsze. I dzięki temu, poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań, zapobiegać na tyle, na ile się da, również tym czarnym scenariuszom. Mówiąc wprost, jeśli jesteś bogaty, musisz liczyć się z tym, że nie wszystkim może to odpowiadać i mogą próbować odebrać ci to, co do nich nie należy. Dlatego monitoring, profesjonalne zabezpieczenia powinny być absolutną normą. W tym przypadku Young-chul mógł bez problemu wejść do budynku niemal niezauważenie. Zanim mężczyzna zdecydował się na przekroczenie progu domu, najpierw obserwował go przez 10 minut. Następnie wspiął się na mur, przeskoczył przez niego i wszedł przez frontowe drzwi. Miał ze sobą młot, który sam skonstruował, a także 15-centymetrowy nóż. Dom należał do 72-letniego profesora, a także jego 68-letniej żony. Napastnik po cichu dostał się do sypialni i tam spotkał gospodarza. Podciął mu gardło. Wrzask jego żony wypełnił cały budynek. Wtedy morderca uderzył ją młotem kilka razy w głowę. Również jej mężowi zmasakrował czaszkę. Wytarł ślady, upewnił się, że małżeństwo nie żyje, a następnie wymknął się z budynku. Wcześniej wyrzucił rzeczy z szafy, tak by policja pomyślała, że motywem był rabunek, ale niczego wówczas nie ukradł, bo nie zależało mu na pieniądzach. Chciał po prostu wymierzyć swoją chorą sprawiedliwość. Według niego osoby bogate, uprzywilejowane zasługiwały na straszliwą karę, a on chciał ją wymierzać. Zaledwie kilka dni później uderzył ponownie. 9 października wybrał kolejny dom, w którym zamierzał dokonać swojej zemsty. Podobnie jak za pierwszym razem, również i tu założył rękawiczki, przeskoczył przez murek, a gdy zobaczył, że nie ma żadnych zabezpieczeń, wszedł do środka.
Naprzeciw wyszła mu 85-letnia pani Kang. Morderca uderzył ją kilka razy w głowę, powalając bez życia na ziemię. Następnie zauważył na schodach drugą kobietę. Była to 60-letnia synowa ofiary. Jej również zadał ciosy w głowę. Uderzał bezustannie, tak intensywnie, by mieć pewność, że kobieta nie przeżyje tego ataku. Gdy wchodził na drugie piętro domu, spotkał 35-letniego mężczyznę. Był synem młodszej z domowniczek. Yu kazał mu uklęknąć. Ten, nie wiedząc, co go czeka, zrobił, co kazał mu napastnik. Wtedy morderca znów zacisnął mocniej dłoń na trzonie młota i zaczął walić nim w głowę ofiary. Gdy czaszka pękła, Yong Chul poszedł sprawdzić, czy w domu jest ktoś jeszcze, ale nikogo nie znalazł. Tu schemat działania się powtórzył. Znalazł safe, wysypał kosztowności, tak by śledczy pomyśleli, że chodziło o kradzież. Gdy upewnił się, że nikt nie przeżył tego ataku, wyczyścił buty, wyszedł z domu i ruszył przed siebie. Zabójstwo kolejnych niewinnych osób nie sprawiło, że Yong Chul zaspokoił swoje pragnienie. 16 października znów ruszył na łowy. Tak trafił na osiedle Gangnam. Była to kolejna bogata dzielnica Seulu, czyli dla mordercy kolejne miejsce, w którym mógł wybrać ofiary. W przeciwieństwie do wielu zabójców, Yu nie polował nocą. Ze swoimi zbrodniami nieszczególnie się nawet krył. Trzeciego już ataku dokonał około godziny 13. Gdy z jednego z domów wychodziła kobieta, by zabrać ze skrzynki pocztę, Yong Chul wszedł za nią do budynku i zaczął jej grozić nożem. 69-latka była przerażona. Jej męża, milionera, nie było wówczas w domu. Napastnik zaciągnął więc kobietę do łazienki i tam kilkukrotnie uderzył młotem w głowę. Posprzątał po sobie i wymknął się, jak gdyby nigdy nic. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Miesiąc później znów poczuł znajomą żądzę zabijania. Spacerował między budynkami, przyglądając się, który mógłby stać się jego kolejnym celem. Tak trafił w okolice Hyewadong. Przeskoczył przez mur i przeszedł przez ogródek. Już wtedy usłyszał płacze dziecka, zakładał więc, że w domu będzie ktoś dorosły. Wślizgnął się do środka i zaczął szukać potencjalnych ofiar. Wtedy zauważyła go 53-letnia kobieta, która była pomocą domową. Przerażona zapytała, kim jest. Yu zaczął wymachiwać nożem. Razem z nią wszedł do sypialni, gdzie na łóżku leżał 87-letni pan Kim. Nie zwlekając, Yong Chul chwycił młot i rozbił mężczyźnie głowę. Kobieta chwyciła dziecko i próbowała uciec, ale morderca był szybszy. Zabrał niemowlę i położył je na kanapie, przykrywając kocem. 53-latce zmasakrował twarz. Nie zwracając uwagi na dziecko, zaczął przeszukiwać dom. W trakcie rozrzucania kolejnych rzeczy przeciął sobie skórę. Po raz pierwszy pomyślał, że ktoś mógłby go w ten sposób namierzyć, na przykład odnajdując jego krew na podłodze i poddając ją analizie DNA. Postanowił więc spalić dom, by zatrzeć wszystkie ślady. Podłożył ogień, wybiegł z budynku i z bezpiecznej dla siebie odległości obserwował rozwój wydarzeń. Ale ogień nie pochłonął od razu całego domu. Służby zdążyły przyjechać na miejsce, udało się też uratować roczne dziecko, które wciąż leżało pod kocem. Misternie opracowany plan nie został więc zrealizowany w 100%, a do tego Yong Chul po raz pierwszy został uchwycony na jednym z monitoringów. Jego sylwetka co prawda została zarejestrowana tyłem, ale śledczy mieli nadzieję, że nawet w takim ujęciu znajdzie się ktoś, kto rozpozna psychopatę. Po długich dyskusjach funkcjonariusze zdecydowali się więc na opublikowanie zdjęcia. Skąd mieli pewność, że widać na nim właśnie mordercę? Krewna jednej z ofiar rozpoznała na opublikowanej fotografii kurtkę, którą mężczyzna miał na sobie. Jak się okazało, taką samą miała jedna z zabitych wcześniej osób, ale tożsamość zabójcy wciąż pozostawała tajemnicą. I wtedy niespodziewanie psychopata przestał atakować bogate dzielnice. Funkcjonariusze pomyśleli, że może przestraszył się swojego wizerunku w gazetach i sądził, że policjanci są bliscy jego schwytania. Nic bardziej mylnego. Yong Chul nie zamierzał przestawać zabijać, ale dotychczasowy sposób działania zwyczajnie go znudził. Szukał odskoczni, czegoś, co wniesie nową energię w jego życie. Musicie wiedzieć, że obok wpływowych, bogatych Koreańczyków, Yu równie mocno nienawidził kobiet. I to właśnie one stały się jego kolejnym celem. To na nich zamierzał się teraz mścić.
Wydarzenie to poprzedziła krótka znajomość z pewną kobietą. Yu był przekonany, że może nawet ułożyć sobie z nią życie, mimo że nowa wybranka pracowała w seks-telefonie. Jego poprzedni związek nie skończył się szczęśliwie, choć zaowocował kilkuletnim synem. Gdy jednak nowa partnerka poznała kryminalną przeszłość Jungchula, o której wkrótce więcej Wam opowiem, urwała z nim kontakt. Mężczyzna poczuł się bardzo dotknięty i właśnie to wydarzenie stało się źródłem jego kolejnej krwawej krucjaty. 6 lutego, wczesnym wieczorem, przed jedną z restauracji, Yu zobaczył 25-letnią kobietę. Uznał, że wygląda jak prostytutka, dlatego podszedł do niej. Na początku podawał się za policjanta, ale czujna dziewczyna nie uwierzyła w tę historię. Szybko odeszła, mając nadzieję, że pozbędzie się natręta. Ale Jungchul ruszył za nią. Dogonił ją i zaczął dźgać nożem w klatkę piersiową. Wtedy poczuł, że właśnie tym chce się teraz zajmować. Zabijaniem prostytutek. Seks biznes w Korei Południowej miał się w tym czasie świetnie, choć był nielegalny. Wiele kobiet podstępem zmuszano do sprzedawania własnego ciała. Był to wyjątkowo dochodowy interes, dlatego prawem żaden Alfons nie zamierzał się przejmować. W Seulu znajdowały się specjalne dzielnice, w których można było uprawiać seks za pieniądze. Prostytucją zajmowały się zarówno młode, kilkunastoletnie dziewczyny, jak i dorosłe, dojrzałe kobiety. Policja co jakiś czas przeprowadzała obławy na takie punkty, ale w ich miejscach niemal natychmiast, jak grzyby po deszczu, wyrastały kolejne. Walka z prostytucją przypominała walkę z wiatrakami. Liczba dziewczyn zajmująca się tą branżą była ogromna, dlatego gdy któraś zniknęła, nikt szczególnie się tym nie przejmował. Prostytutki zazwyczaj nie utrzymywały kontaktu z rodziną, nie miał więc kto się po nie upomnieć. I to Jungchul zamierzał wykorzystać. Prostytutki w Korei można zamówić przez telefon. Albo się dzwoni, albo wysyła SMS-a. Tak zapewniało się klientom anonimowość. Yu zaczął więc zwabiać młode kobiety do siebie do domu. Tam miał nad nimi całkowitą kontrolę. W marcu zabił swoją pierwszą prostytutkę. Nieświadomą zagrożenia kobietę najpierw uderzył w głowę, a następnie poćwiartował jej ciało. W sumie na 18 kawałków. Odciętą głowę powiesił za związane w kucyk włosy na uchwycie do papieru toaletowego. Później wszystkie części ciała spakował i wywiózł na niewielkie wzniesienie, zakopując pod lasem. W ten sposób odebrał życie co najmniej kilku kobietom. Jego ofiarą stał się też sprzedawca z miejscowego targowiska. Jungchul w kwietniu poszedł do niego, by wymusić pieniądze. Zarzucał, że 44-latek sprzedał mu fałszywą wiagrę. Pokazując więc podrobioną odznakę policyjną, zażądał łapówki. Ale mężczyzna mu nie uwierzył. Wtedy Yu wypchnął go do samochodu i tam zmasakrował mu twarz nożem. Jak później mówiła rodzina zamordowanego, ciężko było nawet rozpoznać jego tożsamość. Morderca pojechał autem w pobliżu mola, odciął ofierze dłonie, które wcześniej skuł kajdankami, spakował je do torby i wyrzucił na skały. Pojazd za to spalił. Sam Yu tłumaczył, że musiał zabić 44-latka, bo ten mu nie uwierzył i nie chciał oddać pieniędzy. Po brutalnym zabójstwie mężczyzny, Jungchul wrócił do polowania na prostytutki. Nie miał problemu ze zwabianiem ich do domu. Skuszone szybkim zarobkiem chętnie przychodziły do mieszkania i nie miały pojęcia, że już z niego nie wyjdą. Wszystkie ćwiartowania Yu przeprowadzał w łazience. Jak mówił później jednemu z dziennikarzy: najstraszniejszy moment nie był wtedy, gdy odcięta głowa spadła z wieszaka lub gdy potoczyło się do mnie bezgłowe ciało. Najgorszy moment był wtedy, gdy zadzwonił mój syn, żeby zapytać, czy nadal jestem przeziębiony. Ale nawet syn nie był w stanie zahamować żądzy krwi, którą kierował się Jungchul. Prostytutki znikały bez śladu, a zaalarmowani policjanci nie byli w stanie wyjaśnić, co się z nimi dzieje. Zakładali, że być może uciekły od Alfonsów, ale nie wykluczali też przestępstwa. Yu zależało tylko na odbieraniu kobietom życia. Nie chciał z nimi współżyć, bo jak później tłumaczył, bał się, że zostawi gdzieś swoje ślady DNA. Wiedział, że ludzkie, rozkładające się ciało wytwarza nieprawdopodobny odór, a ponieważ worki z fragmentami ciał wywoził zamówionymi taksówkami, postanowił, że zapach zatuszuje kimchi, czyli koreańską kiszoną kapustą. Jej zapach był równie intensywny, dzięki czemu kierowca nie wyczuł, że klient wiezie ze sobą ludzkie ciało. Wszystkie ofiary zakopywał obok siebie.
Miejsca ułożone były w rzędzie, w równej odległości. Wszystkie miejsca pochówku oznaczał w sobie tylko znany sposób. Chciał uniknąć przypadkowego rozkopania grobu. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie jego ofiary były prostytutkami. Niektóre zajmowały się masażem. Zwabiał je w podobny sposób, a następnie brutalnie mordował. Zło. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Ofiara. Policjanci nie łączyli zaginięć młodych kobiet z morderstwami w bogatych dzielnicach. Uważali, że to dwie różne sprawy, ale nie dopuszczali do siebie również myśli, że w tym samym czasie mogą działać dwaj seryjni mordercy. Mieszkańcy Seulu byli jednak przerażeni, bo zarówno zabójcy z zamożnych okolic, jak i osoby odpowiedzialnej za zniknięcia kobiet nie udało się zatrzymać. Nawet prostytutki zaczęły mocniej pilnować swojego bezpieczeństwa. Ostrzegały siebie nawzajem. Funkcjonariusze mieli jednak związane ręce. Nie mogli znaleźć motywu, a także jakichkolwiek dowodów, które doprowadziłyby ich do sprawcy bądź sprawców. W końcu zgłosił się do nich jeden z Alfonsów. Był policyjnym informatorem, więc nawiązanie z nim współpracy nie było trudne. Powiedział funkcjonariuszom, że część dziewczyn znika i nikt nie wie, gdzie mogą być. Policjanci przyjęli zgłoszenie. Pewnej nocy do tego samego Alfonsa zadzwonił telefon. Mężczyzna od razu rozpoznał numer jednej z zaginionych prostytutek, ale zamiast niej w słuchawce odezwał się głos klienta, który chciał spotkać się z kolejną dziewczyną. Powiadomieni funkcjonariusze postanowili przygotować zasadzkę. Był lipiec 2004 roku. Policjanci razem ze swoim informatorem siedzieli w samochodzie i czekali, aż klient ponownie się odezwie. Zaangażowali w całą akcję chętną kobietę, która miała być swego rodzaju wabikiem. Mężczyzna zadzwonił i powiedział Alfonsowi, gdzie ma pojawić się prostytutka. Dziewczyna poszła w wyznaczone miejsce, ale za chwilę wróciła do policjantów, którzy obserwowali wszystko z daleka. Okazało się, że była dla klienta zbyt wysoka. Yu szukał takich kobiet, które szybko zabije, a potem nie będzie miał problemu z poćwiartowaniem. Im wyższa ofiara, tym więcej pracy. Morderca zadzwonił więc ponownie z prośbą o inną kobietę. Kolejna podstawiona prostytutka miała spotkać się z nim w niewielkiej uliczce. Gdy zbliżała się na miejsce, zauważyła, że mężczyzna dziwnie się zachowuje. Zadzwoniła szybko po policjantów, mówiąc, że facet chyba jest świrem. Funkcjonariusze dobiegli do podejrzanego. Ten zaczął się potwornie wyrywać i próbował połknąć ulotki z numerami sekstelefonów. W końcu udało się go obezwładnić i przewieźć na posterunek. Policjanci czuli, że może mieć związek z tajemniczymi zaginięciami kobiet. Nie mieli pojęcia, jak przerażająca będzie prawda, którą wkrótce odkryją. Rozpoczęło się przesłuchanie Yu Yong-chula. Funkcjonariusze dużo ryzykowali, bo nie mieli żadnych dowodów przeciwko niemu, poza swoim przeczuciem. Jeśli nie znaleźliby na niego nic, musieliby go wypuścić na wolność po 48 godzinach. Ale wtedy Yu zaczął mówić. Stwierdził, że policjanci dostaną awans, jeśli tylko wyjdzie na jaw, kogo udało im się zatrzymać. I przyznał się do morderstw. Funkcjonariusze z początku kompletnie mu nie wierzyli. Sądzili, że pogrywa z nimi. Nie wyglądał na groźnego zabójcę, raczej na zwykłego, niewyróżniającego się z tłumu młodego mężczyznę. Ale on, coraz bardziej poirytowany, zaczął przekonywać, że zabił mieszkańców zamożnych dzielnic. Poprosił o kartkę, a na niej stawiał pionowe kreski. Gdy policjanci spytali go, co to jest, odparł, że każda z tych kresek to jedna ofiara, której odebrał życie. Funkcjonariusze byli w szoku. Żeby potwierdzić jego słowa, śledczy uznali, że musi pojechać z nimi na wizję lokalną. Jeśli sam zaprowadziłby ich do domu jednej z zamordowanych osób, wtedy mieliby potwierdzenie, że może mieć związek z tymi zbrodniami. Pojechali więc w wybraną okolicę. Ale Yu wskazał niewłaściwy dom. Również przebieg wydarzeń różnił się od tego, co ustalili kryminalni. Śledczy nabrali więc podejrzeń. Wydawało im się, że zatrzymany może mieć problemy psychiczne i dlatego przypisuje sobie cudze zbrodnie. Niektórzy sugerowali, że może warto go wypuścić, bo to niemożliwe, by był poszukiwanym mordercą. Ale nie wyszedł na wolność, trafił do pokoju przesłuchań. Gdy tylko funkcjonariusze zaczęli wyciągać z niego zeznania, ten upadł i dostał ataku epilepsji, a
przynajmniej tak symulował. Policjanci, obawiając się o jego zdrowie, rozkuli go z kajdanek. W pewnym momencie jeden z detektywów postanowił wyjść z pokoju po laptop, który był w sąsiednim pomieszczeniu. Nikt nawet nie zauważył, że Yu wymknął się tuż za nim. Wyszedł z komendy jak gdyby nigdy nic. Wśród funkcjonariuszy wybuchła panika. Potencjalny, brutalny morderca znów był na wolności i to w tak kompromitujących okolicznościach. Wiedzieli, że muszą go szybko złapać, zanim sprawa ujrzy światło dzienne. Dla wielu z nich byłby to koniec kariery w policji. Yu poszedł do swojej matki i siostry, a następnie wrócił do mieszkania, które dokładnie wyczyścił. Wiedział, że musi pozbyć się dowodów, bo tylko na ich podstawie sąd może go skazać. Samo przyznanie się do winy to za mało, zwłaszcza, że w jego wersję nie wierzyli nawet częściowo sami policjanci. Śledczy ruszyli z kolei w pościg. Sprawdzali wszystkie miejsca, w których Yong-chul mógł się schronić, ale po mężczyźnie nie było śladu. Wszyscy bali się, że jego ucieczka będzie kosztować życie kolejnej ofiary. Całonocne poszukiwania nie przyniosły więc efektu. W końcu, na drugi dzień, jeden z policjantów uznał, że warto sprawdzić dzielnicę Czerwonych Latarni. Podejrzewali, że mężczyzna może kierować się właśnie tam i korzystając z wolności, znów będzie chciał zabić prostytutkę. I nagle, patrolując okolice, funkcjonariusze zauważyli Yu Yong-chula. Przechodził przez pasy. Nie zastanawiając się nad niczym, policjanci zablokowali drogę, wyskoczyli z aut i obezwładnili mężczyznę. Podobnie jak za pierwszym razem, również teraz próbował się wyrwać, ale policjanci byli silniejsi. Przewieźli go na komisariat i po raz kolejny posadzili w pokoju przesłuchań. Nie musieli nawet naciskać. Yu zaczął mówić. Seryjni mordercy, poza tym, że są wynaturzeni, bardzo często nie postrzegają siebie w negatywny sposób. Wielu z nich uważa się za lepszych od innych. Czasem porównują się z Bogiem, przypisując sobie władzę nad życiem i śmiercią. Są dumni z tego, co robią, a dlatego schwytanie postrzegają jako swoją chwilę sławy. Czasem przypisują sobie inne zbrodnie, by tylko podwyższyć liczbę swoich ofiar i niejako wspiąć się wyżej w morderczej hierarchii. Jeśli ktoś twierdzi, że sposobem na poradzenie sobie z takimi psychopatami jest kara śmierci, to jest w ogromnym błędzie. Ich pragnienie polowania na ludzi jest znacznie większe niż strach przed egzekucją. Zresztą wielu z nich jest przekonanych, że policja nigdy ich nie schwyta. Dla nich liczy się tu i teraz. A tu i teraz jest obsesja związana z zabijaniem. Tak było w przypadku Yu Yong-chula, któremu przecież za zbrodnie, do których się przyznał, groziła kara śmierci. Czy myślał o niej rozbijając młotem czaszki swoich ofiar? Nie. Chciał jednak, by cały świat dowiedział się o tym, czego dokonał, bo uważał, że właśnie to czyni go nad człowiekiem. Dlatego niemal od razu przyznał się do zabójstw, choć przecież na początku nikt go nawet o nie nie podejrzewał. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Yu szczegółowo opisał wszystkie zabójstwa w bogatych dzielnicach. Gdzie mordował, jak i czym to robił, gdzie znajdowały się ofiary. Śledczy nie mieli wątpliwości. Takie informacje mogła posiadać tylko osoba, która jest odpowiedzialna za te zbrodnie. Przyznał też: zrobiłem to, by zabić całe społeczeństwo. Kiedy z goryczą zdałem sobie sprawę, że liczyły się tylko pieniądze, pomyślałem, że sam wyegzekwuję karę. Wyjawił również policjantom, gdzie zakopywał zamordowane kobiety. Na miejsce pochówku wybrał sobie teren za klasztorem Bongwon. Położony był w zalesionej dolinie u stóp góry An. W trakcie wizji lokalnej Yu zaprowadził funkcjonariuszy w miejsce, w którym wykopał groby. Gdy przystąpiono do sprawdzania terenu, niemal od razu wydobyto na powierzchnię fragmenty ludzkich ciał. Były tam m.in. odcięte głowy i kończyny. Policjantów uderzył odór rozkładających się zwłok. Było to wówczas wyjątkowo upalne lato, dlatego ciała błyskawicznie gniły. Po wyciągnięciu ich na powierzchnię zapach był niemal nie do zniesienia. Policjanci mieli więc przyznanie się do winy, a także zwłoki. Potrzebowali jeszcze niezbitych dowodów, które powiązałyby Yu Yong-chula ze wszystkimi zbrodniami. Gdy policjanci wracali z nim z wizji, natknęli się na dziennikarzy. O makabrycznym odkryciu wiedziały już media w całym kraju, sprawą żyli więc wszyscy Koreańczycy. Yu niespodziewanie zatrzymał się
i zwrócił w stronę kamer. Mam nadzieję, że to sprawi, że kobiety nie będą już dziwkami, a bogaci powinni wiedzieć, co zrobili. Powinni się wreszcie obudzić. Morderca zamierzał jeszcze raz szokować policjantów. Wyznał im, że zjadał wątroby swoich ofiar. Jak mówił, robił to, by oczyścić swój umysł i ciało. Dlaczego właśnie wątroby? W koreańskiej medycynie tradycyjnej ten organ odpowiada za odwagę i energię. Yu wierzył, że przejmie je od swoich ofiar. Przyznał, że czterokrotnie zdecydował się na kanibalizm. Ale te słowa nigdy nie zostały potwierdzone. Nie było dowodów na to, że Yong Chul rzeczywiście zjadał wątroby zabitych przez siebie osób. Kim tak naprawdę był Yu? Urodził się 18 kwietnia 1970 roku. Najpierw wychowywała go babcia, później chłopiec zamieszkał z ojcem i jego partnerką. Region, w którym się wychowywał, był ubogi. Nie było tam prądu i bieżącej wody. Yu miał dwóch braci i siostrę. Macocha znęcała się nad dziewczynką, miała też złe relacje z pozostałymi dziećmi. Dlatego, gdy mały Yong Chul skończył 8 lat, uciekł od ojca, zabierając ze sobą siostrę i razem przenieśli się do ich matki, która mieszkała w Mapo. W szkole chłopiec był grzeczny, nie było z nim większych problemów. Doświadczał jednak przemocy ze strony rówieśników, którzy wyśmiewali się z tego, że jest ubogi. Z oddali podziwiał okazałe wille i marzył, że i on kiedyś w takiej zamieszka. Już w technikum wybrał jednak przestępczą ścieżkę. Ukradł sąsiadowi gitarę i odtwarzacz kaset. Trafił do poprawczaka, a szkoły już nigdy nie ukończył. W kolejnych latach również decydował się na kradzieże, przez co lądował w więzieniu. W 1991 roku poznał swoją późniejszą żonę, z którą doczekał się syna. Ale po włamaniu do jednego z biur ponownie trafił do więzienia. W latach 1993-1995 był też pacjentem Narodowego Szpitala dla Chorych Umysłowo. Podejrzewano, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Chorował na to jego brat, który w wieku zaledwie 32 lat odebrał sobie życie. W 2000 roku został aresztowany za zgwałcenie 15-latki. Wtedy żona podjęła decyzję o rozwodzie. To całkowicie zniszczyło dotychczasowy świat Yu Yong-chula i dało początek nienawiści do kobiet, którą później przełożył na zabijanie. W dodatku żona odebrała mu prawo do odwiedzania syna. Po wyjściu na wolność mężczyzna próbował znaleźć swoje miejsce w Seulu. Wynajął mieszkanie i coraz częściej odwiedzał domy publiczne. Nie potrafił ułożyć sobie życia z żadną kobietą, zaczęła za to narastać w nim chęć zabijania. Interesował się ludzką anatomią do tego stopnia, że specjalnie wykonał prześwietlenie, by zobaczyć na własnym przykładzie, jak wyglądają ludzkie kości. Ta wiedza pomogła mu później w precyzyjnym ćwiartowaniu swoich ofiar. Resztę historii już znacie. Wypełniona jest krwią i urojoną zemstą. Sam Yu przyznał, dobrze, że policja mnie zatrzymała. Media ciągle mówią, że zamordowałem tak wielu ludzi, ale dla mnie to był dopiero początek. Nie miałem zamiaru przerywać zabijania. Detektywi w poszukiwaniu niezbitych dowodów przeszukali mieszkanie mężczyzny. Znaleźli tam ślady krwi, a także młot, którym zabijał ofiary. Pobrane materiały DNA pokrywały się z niektórymi odnalezionymi zwłokami. Policjanci mieli więc upragnione potwierdzenie o winie Yu Yong-chula. Morderca mógł stanąć przed sądem. W międzyczasie Yu przyznał się do kilku innych zabójstw, choć tu dowodów już nie znaleziono. Według psychologa mężczyzna był aspołeczny, pozbawiony poczucia winy. Nie znaleziono jednak przesłanek do uznania go za niepoczytalnego. Yong Chul został oskarżony o 21 zbrodni, choć przyznawał się do zabicia 26. Ponadto odpowiadał za włamania, podszywanie się pod policję czy podpalenia. Będąc w areszcie, Yu pisał do Komisji Praw Człowieka, twierdząc, że był źle traktowany. Przekonywał, że nie mógł korzystać z toalety i trzymano go w łańcuchach. Ale nikt z komisji nie zamierzał sprawdzać jego skarg, również opinia publiczna zignorowała jego pismo. 29 lipca morderca rozpoczął więc strajk głodowy i nie zamierzał współpracować z prokuraturą. We wrześniu stanął przed sądem. Ze szczegółami opowiedział o swoich zbrodniach, a na koniec dodał, że sędziowie nie są godni karania go za jego grzechy. Przeprosił jednak rodzinę ofiar za wszystko to, co zrobił.
W trakcie procesu dochodziło do wielu incydentów. Yu mówił, że nie chce już uczestniczyć w rozprawach, raz nawet przeskoczył przez balustradę na sali sądowej. Przekazywał też notatki dziennikarzom, w których pisał, że żałuje swoich zbrodni. Władze w areszcie podejrzewały, że może popełnić samobójstwo. Dlatego wzmocniono obserwację jego celi. W październiku faktycznie próbował odebrać sobie życie. Wyrok zapadł 29 listopada. Sędzia nie miał wątpliwości. Morderstwo aż 20 osób jest precedensowe w kraju i jest straszną zbrodnią. Kara śmierci jest nieunikniona dla Yo ze względu na straszliwy ból zadany rodzinom ofiar i całemu społeczeństwu. Jednego z zabójstw, które zawarto w akcie oskarżenia, nie udało się udowodnić. Dlatego Yu został skazany za zabicie 20 osób. W Korei Południowej karę śmierci wykonuje się przez powieszenie. Yu Yong-chul wciąż oczekuje na egzekucję. Dziś ma 52 lata. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.